Budownictwo gliniano-słomiane, żadna nowość, bo takie domy były dawniej budowane, później to zostało, że tak powiem, wyparte. No nie, bo jeżeli na większą skalę ktoś robi, to mieszają, byśmy mieszali w tamtej maszynie. No proszę bardzo, jak mycie mopem. W tej chwili no jest spory boom. Powstaje sporo domów, ani byśmy nie pomyśleli, że to są domy słomiano-gliniane. Bardzo dużo tych domów się w tej chwili w Polsce buduje. Ta moda, można by powiedzieć, to chyba tak troszeczkę przyszła do nas z Niemiec, Francji, w Anglii. Nasi robotnicy tam pojechali na budowy, zobaczyli, że z tego można budować. No i buduje się te domy. My organizujemy takie, cyklicznie organizujemy warsztaty, gdzie można się, że tak powiem, nauczyć. Są to już warsztaty takie specjalistyczne. Przyjeżdżają wtedy fachowcy, architekci. I oni już konkretnie, że tak powiem, pod klientów, bo to wtedy przyjeżdżają ludzie, którzy są już faktycznie zdecydowani bądź na budowę domu, bądź mają firmy budowlane, które chcą swoje tam wprowadzić asortymenty, że tak powiem, bloczki gliniano-słomiane. Ale jemu się nic nie stanie, on może spać, może pójść. No na pewno trzeba ją przekazać dzieciom, młodzieży, zachęcić ich do czegoś takiego, zwłaszcza do tego budownictwa, bo dzieciaki to na pewno, gdyby takie warsztaty zrobić w szkole, to dam głowę, że z chęcią będą się taplać w tej glinie. A potem wybudują nowe skrzydło. Szkoły. Będzie ekologicznie. Ale jeżeli chwycą bakcyla, to... Kto wie? Być może, że będą.